Kręć w prawo. Dzień dobry, witam wszystkich. Znajdujemy się w miejscowości Kędzierzyn, powiat Gniezno. Moje imię Paweł. Mam gospodarstwo mniej więcej 40-hektarowe, nastawione głównie na tucz świń w cyklu otwartym. No i co tu mam powiedzieć? Zdecydowałem się na kupno ciągnika Kubota M7060 w 2016 roku. No i gdy przyszło do wyboru, po prostu wchodziły też w grę inne marki, jednak cena, którą oferowali inni dealerzy, była po prostu zaporowa. Przystałem na ofertę Kuboty, dealera Polsadu z Konina i ciągnik został wyposażony w ładowacz czołowy firmy Hydrometal, zaproponowany właśnie przez dealera. Myślę, że spełnia swoją funkcję w moim gospodarstwie bez żadnych zarzutów. No i co? Myślę, że godne polecenia. Jeżeli w takiej skali gospodarstwie pracuję bez jakichś tam zarzutów i powiedzmy wad, myślę, że będzie sprawował się i też u innych. Zakup ciągnika został zrealizowany w 2016 roku razem z ładowaczem czołowym. Ładowacz w gospodarstwie głównie służy do usuwania obornika, ponieważ tucz odbywa się w systemie na głębokiej ściółce, więc obornik jest wyrzucany praktycznie co miesiąc, co rzut świń, który schodzi, po prostu pomieszczenia są opróżniane z obornika. Także wyrzucanie obornika, rozładowywanie ewentualnie jakichś koncentratów, pasz. Oprócz tego do załadunku nawozów, rozładunków wszelkiego rodzaju, no powiedzmy drugie ręce rolnika w gospodarstwie.